Wrocław, 3 stycznia 2023, godzina około 16:30, Jedności Narodowej w kierunku mostów warszawskich i Psiego Pola. Lampy oświetlające ulicę zapalone. Obok budynek szkoły oświetlony wewnątrz. Temperatura 8 stopni, a więc stosunkowo ciepło, jak na styczeń. Przystanek obok autobus odjechał z przystanku, ale niestety stoimy na czerwonym i czekamy na zmianę świateł. Jedności skrzyżowanie z Nowowiejską. Widzę, że coś się zapaliło i jedziemy. A niestety za chwilę będziemy się wbijali w jeden pas z dwóch. Miałem płynnie i bezstresowo udało się wbić. No niestety za chwilę chyba kolejne czerwone światło. I trzeba będzie swoje odstać. Utworzenie zielonej fali przerasta kompetencje władz miasta odpowiedzialnej za ruch samochodowy w mieście. Skrzyżowanie zielone, kolejne też zielone, z balkonów widziałem baner dzień otwarty 20 któregoś stycznia, a więc inwestycja ukończona w jakimś procencie, sprzedano i trzeba zachęcić zainteresowanych do rozważenia, czy nie warto byłoby jej kupić. Jazda przez mosty warszawskie. Temperatura 9,1. Thank you.
zdecydowanie na możliwość wbicia się na Karłowicę. Dziękuję za uwagę.